Temat zieleni w Lesznie wraca jak bumerang, tym razem za sprawą zgłoszenia mieszkańców, którzy zwrócili uwagę na wysoki żywopłot rosnący wzdłuż ulicy Dekana przy skrzyżowaniu ze Stkowskiego. Nieprzycięte rośliny skutecznie ograniczały widoczność, tworząc zagrożenie zarówno dla pieszych, jak i dla kierowców. Miejski Zakład Zieleni zajął się już tą sprawą. Pracownicy Zakładu Zieleni starają się na bieżąco reagować na wszystkie sygnały od mieszkańców Leszna. Jeśli ktoś zna miejsce, w którym konieczna jest szybka interwencja, można zgłaszać je telefonicznie lub mailem. Wystarczy informacja dotycząca lokalizacji i krótki opis. Jeśli to możliwe, warto wysłać także zdjęcie.